Witajcie moi drodzy, z tej strony Arkadiusz, a dziś będę recenzował cygaro CAO Pilon w formacie Corona, czyli cygaro bardzo popularne w tej naszej polskiej cygarowej społeczności i zarazem cygaro, którego nie miałem jeszcze okazji degustować, na co zapewne Anglik z firmy Pętla powiedziałby wstyd. Shame, shame. Więc dzisiaj czas to naprawić i sprawdzić, czy rzeczywiście Pilon jest tak wart grzechu, jak o nim mówią. Nie byłbym sobą, jeżeli na początku wideorecenzji nie powiedziałbym Wam kilku słów o danej marce. Otóż marka CAO, bądź jak to niektórzy mówią KAO, co przypomina mi nazwę pewnego kangurka, została założona w roku 1968 przez Kano Areta Osgenera, stąd nazwa CAO jest niczym innym jak akronimem pierwszego i drugiego imienia oraz nazwiska twórcy tej marki. Początkowo Kano produkował oraz modyfikował fajki, zresztą w fajkach był bardzo mocno zakochany, miał swój warsztat i swój warsztat zarazem też szlifował między innymi we współpracy z marką Saint Dupont. Natomiast bliżej lat 90., kiedy rozpoczął się w Stanach taki wielki boom na cygara, stwierdził, że wejdzie też w biznes związany z humidorami, gdyż no, skoro rosła sprzedaż cygar, miłośnicy cygar musieli gdzieś się zarazem przechowywać. Natomiast około roku 1995 stwierdził, że w sumie skoro te cygara tak rosną, no to czas po prostu wejść w ten rynek i wykorzystać swoją szansę. A wykorzystał ją dzięki kontaktom z Nestorem Plasencją oraz Carlosem Torano, czyli wielkimi nazwiskami w cygarowym świecie. Od nich też początkowo brał tytoń, a także korzystał między innymi z ich fabryk. I tak też zrodziła się właśnie ta już, można powiedzieć, cygarowa część historii CAO, którą zresztą my wszyscy znamy. W roku 96 pojawiło się CAO Black, potem w 97 CAO Gold, a następnie marka się rozpędzała aż do roku 2007, kiedy to przyszedł Scandinavian Tobacco i wykupił tę markę. Zresztą Kano wtedy był już dosyć schorowanym człowiekiem, gdyż chorował na raka. Biedak niestety zmarł w roku 2018, natomiast jeszcze od roku 2007 do roku 2010 rodzinny biznes, w sumie już wykupiony przez wielki kapitał, prowadził jego syn Tim Osgener. Jeżeli natomiast wejdziecie na stronę CAO Cigars, to zauważycie, że w ogóle właścicielem marki jest General Cigar i to Wam też postaram się wyjaśnić. Otóż General Cigar był częścią Swedish Match od roku 2005, czyli również no, wielkiego dystrybutora i właściciela wielu marek. General Cigar to była firma amerykańska, w sumie w jakiś sposób nadal jest. Natomiast po zakupieniu przez Swedish Match i połączeniu Swedish Match ze Scandinavian Tobacco, tworząc tym samym Scandinavian Tobacco Group w roku 2010, okazało się, że po prostu te, można powiedzieć, prawa do marki zostaną zaprezentowane jako należące to do General Cigars, a praktycznie tak naprawdę stoi za całością jeszcze większa firma, czyli Scandinavian Tobacco Group. Wiem, że brzmi to dosyć dziwnie i sam kiedy to mówię, no to mam do czynienia z pewnym takim łamańcem logicznym, ale mam nadzieję, że całość zrozumiecie. I CAO Pilon powstało już pod nowym zarządem. Cygara te pojawiły się w roku 2015 i praktycznie od samego początku były bardzo dobrze oceniane. Znaczy może nie jakoś ekstra oceniane, bo nigdy nie znalazły się na żadnych listach najlepszych cygar roku. Natomiast miłośnicy cygar na pewno od CAO Pilon w żaden sposób nie stronią. A teraz w ogóle skąd nazwa Pilon? Jest to nawiązanie do nazwy starej kubańskiej metody fermentacji liści okrywowych. Metody używanej w wieku XIX, z tego co doczytywałem. Była ona dosyć długotrwała i wymagała wielu nakładów pracy i też tę metodę, można powiedzieć, postanowili wskrzesić twórcy tego cygara, czyli wymieniony tutaj na pierścieniu Rick Rodriguez oraz Agustin Garcia, chociaż Rodriguez, który znów właśnie na tym pierścieniu się pojawił, tak naprawdę był tutaj głównym pomysłodawcą, a Garcia bardziej jego pomocnikiem.
I o co tym wszystkim chodzi? Otóż liście okrywowe są poddawane procesowi nazywanemu empilonando, jeżeli dobrze to pamiętam. I rozpoczyna się on już w momencie wysuszenia liści. One są następnie zwijane po 10-15 sztuk w takie wiązki, a te wiązki następnie układa się w formę, można powiedzieć, takiego tortu, a właściwie czegoś, co ma tworzyć taki słup, stąd ta nazwa pilon. Układa się je tak wokół, można powiedzieć, dosyć blisko siebie i następnie na to nakłada kolejną warstwę, kolejną warstwę, kolejną warstwę i kolejną warstwę i całość przykrywa liśćmi. Natomiast w międzyczasie trzeba całość przewracać, gdyż tytoń ten nie fermentuje równomiernie, stąd też właśnie ten długi czas fermentacji. Natomiast jego wynikiem ma być po pierwsze nieco ciemniejszy liść niż przy standardowej fermentacji, a także bogactwo smaków, które raper ma tutaj przekazywać. W przypadku Siero Pilon raper to liść typu Ecuadorian Habano Viso, więc jest on, można powiedzieć, że środka bardziej już samego krzaczka tytoniu. Następnie, jeżeli chodzi o binder, czy ten liść spajający tutaj całość i trzymający, pochodzi on z Nicaraguj, a filler to też czysto nikaraguańska wkładka. Gdzieś znalazłem w jakimś sklepie informację, że stanowią ją m.in. liście z ometepe. I powiem wam, że to jest w ogóle bardzo fajne i to mi się naprawdę podoba. Na pierścieniu są informacje o tym wszystkim, więc mamy tak, wrapper Habano Ecuador, binder Nicaragua, filler Nicaragua. Mamy właśnie też wymienione tutaj nazwisko twórcy, mamy wymienioną nazwę formatu, a także jego wymiary, czyli akurat ta korona ma 44 w ringu oraz 5,5 cala długości, czyli jest to w zaokrągleniu 14 cm. Jest tutaj też oczywiście nazwa, no i jest obrazek z tym całym pilonem. Generalnie powiem wam, że bardzo przyjemnie komponuje się tutaj ten pierścień w ogóle z kolorem tego liścia. Jest on w kolorze takiej deserowej czekolady. Jest na nim nieco żyłek, ale bardzo takich drobnych. Kapturek został całkiem starannie nałożony, ale jakoś też nie jest tutaj idealnie, powiedzmy, ale jakoś nie kuje też zarazem w oczy. Samo cygaro jest też całkiem równo zwinięte, ale zauważyłem w kilku miejscach taką nieregularność. Otóż tutaj wystaje coś, tutaj jest troszeczkę też grubiej, tu jest nieco chudziej, przy stopie znów ono się troszeczkę zwęża, więc na pewno nie jest jakoś szczególnie regularne. Jest ono w ogóle zwijane w fabryce należącej do Scandinavian Tobacco Group, zlokalizowanej w Esteli w Nicaraguj. W tej samej fabryce powstają też m.in. cygara Cohiba, ale oczywiście nie te kubańskie, tylko nicaraguańska linia, czy też Sancho Panza. Cygaro to, moi drodzy, przed odpaleniem pachnie bardzo słodko, trochę daje tak zwaną skórą bądź stajnią, trochę jakąś taką słodyczą, trochę ziemią. Jest tutaj na pewno nieco kakao. Od stopy jest też słodko, ale powiem wam, że bardzo przyprawowo. Jakby jakiś cynamon, trochę kardamon. No, nie ukrywam, jestem ciekaw tej degustacji. Cygaro klasycznie dla siebie ostatnimi czasy otworzę obcinarką Kolibri. Naprawdę świetnie się sprawuje. Powiem wam, że jeżeli chcielibyście kupić taki sprzęt, to warto w to zainwestować. Natomiast odpalę całość moim nieśmiertelnym trzypalnikowym jetem. Przypomnę wam też, że jeżeli chcecie wesprzeć rozwój kanału, to oczywiście subujcie, zostawiajcie łapki w górę, bądźcie aktywni w komentarzach oraz jeżeli macie ochotę, możecie zajrzeć na mojego bloga, a także dołączyć do grona patronów. Główka bez trudu uległa dwóm ostrzom. Teraz czas sprawdzić ciąg na sucho. Jest idealnie z minimalną ciasnością, więc cygaro nie ma ciągu jak przez rurkę, nie ma takiego przestrzału, czyli jest idealnie tak jak lubię. No i tak jak lubię, mam nadzieję, też cygaro będzie się paliło przez całą tę degustację, ale to oczywiście sprawdzę za chwilę. Czas rozgrzać stopę tego cygara.
No, powiem wam, że początek cygara jest dosyć taki hardy, mimo że producent zapewnia tutaj, że jest to cygaro raczej średniej budowy i średniej mocy, aczkolwiek doczytywałem również, że jednak jest to taka pełnia od średniej do pełnej. No, muszę przyznać, że jest całkiem. Jest dosyć wytrawnie smakowo, bo wyczuwam tutaj nieco pikantności na końcu języka oraz w gardle. Wyczuwam nieco takiego przypalonego, bym powiedział, drewna, ale też wyczułem przez chwilę taką dosłownie nutkę słodkiego, przyjemnego toffee, a także wyczuwam tutaj całkiem przyjemny aromat takich świeżo zmielonych, raczej jasno palonych ziaren kawy. Także jest całkiem sympatycznie. Całkiem sympatycznie odpaliło mi się też cygaro. Może nie jakoś ultra równo, ale mam nadzieję, że całość będzie się do końca paliła świetnie. Ciąg oczywiście też jest świetny, tak jak przed rozgrzaniem tego cygara. Popiół, widzę, jest taki biało-szary i pewnie taki też pozostanie, gdyż liść Abano zazwyczaj właśnie zostawia tego typu kolor na popiele na zewnątrz. No i to tyle, moi drodzy. Za chwileczkę widzimy się w tercji pierwszej, do której dojście zajęło mi już 15 minut spokojnego palenia i to tak spokojnego, że po drodze cygaro zdążyło mi już raz zgasnąć. Tym samym musiałem złamać popiół, dlatego nie jest on w żaden sposób imponujący. Złamałem około, no nawet niecały centymetr popiół, więc zobaczymy dalej, jak on się będzie trzymał. Na razie można powiedzieć moja maluteńka wtopa, ale oczywiście nie rzutuję w żaden sposób to na ocenę tego cygara. Ot, zdarza się, że cygaro przygaśnie. Co do technikaliów, bo od nich zacznę. Cygaro pali się praktycznie jak od linijki. Popiół jest taki biało-szary, nawet przyjemny dla oka, ale tak jak mówiłem, jeszcze nie wiem, jak on długo będzie się trzymał. Sam ciąg, tak jak mówiłem również chwilę temu kilka, jest bardzo dobry, bardzo dobrze pali mi się to cygaro. Też CAO Pylon Corona, mimo niewielkiego ringu, całkiem, powiem wam, porządnie kopci. Ten dym jest dosyć obfity, taki biały, zaczyna się już tutaj coraz mocniej unosić, a w dymie tym wyczuwam dosyć sporo smaków. Mają one średnią intensywność, ale powiem wam, że są całkiem intrygujące, bo kiedy paliłem tak na granicy zgaśnięcia, wyczuwałem coś jakby taki delikatny posmak rodzynek i toffee, natomiast teraz po takich dwóch mocniejszych pufnięciach cygaro jest odrobinkę ziemiste, jest tutaj nieco takiego jakby toffee, ale takiego bardziej przypalonego, cały czas wyczuwam też te takie kawowe klimaty, jest dosyć wytrawnie, ale z takim fajnym przejściem do słodkich nut. Cygaro też, kiedy wypuszczam dym nosem, raczy mnie takimi korzennymi nutami. Także jest, no jest przyjemnie i tego właśnie spodziewałem się po tym cygarze. Póki co rozumiem, dlaczego polscy miłośnicy cygar tak lubią te cygara. Natomiast oczywiście też nie mam zamiaru już tego cygara w jakikolwiek sposób faworyzować, no i też zapeszać z całej tej degustacji, bo czasami cygaro potrafi nagle zrobić jakiegoś fikołka, psikusa i popsuć się, tym samym psując całą ocenę. Więc w tym momencie kończę pierwszą tercję i czas przejść do tercji drugiej, do której dopalenie zajęło mi prawie 30 minut spokojnego palenia. Jak widzicie, wyhodowałem całkiem spory popiół, więc cygaro konstrukcyjnie jest na dobrym poziomie. Całość tutaj ładnie trzyma. Popiół ten jest właśnie taki biało-szary, prążkowany, przyjemny dla oka, natomiast mniej przyjemne jest tutaj spalanie. Gdzieś ta linia po drodze się troszeczkę popsuła, teraz już powoli się wyrównuje. Całość zaczyna się też tutaj strzępić, ale z tego co widzę, po prostu żar poszedł tutaj po dwóch żyłkach, stąd to takie, można powiedzieć, przyspieszenie spalania. I w tym też momencie zrobię coś, czego nie lubię, no bo zawsze lubię jak najdłużej utrzymywać ten popiół. Po prostu ten popiół złamię.
i nieco wytrzepie całość z cygara. Popiół też dosyć łatwo uległ, więc dosłownie pewnie po jednym, drugim puchnięciu by mi odleciał. Też to, co robię w momencie, kiedy przechodzę najczęściej z tercji do tercji, bądź przez dłuższy czas taki popiół utrzymuję, to po prostu przedmuchuję cygaro, tym samym często też udaje mi się to cygaro gdzieś tam wyrównać. No, chyba mam dobry egzemplarz cygara, gdyż jeżeli cygara byłoby dosyć młode bądź przepełnione przeróżnymi substancjami spalania, tymi, których chcemy unikać. Oho, w tle możecie usłyszeć karetkę, gdyż niedaleko mam szpital, a postanowiłem otworzyć okno. Przejechała, już jest na pewno ciszej. To w momencie, jeszcze raz tutaj całość powtórzę, jeżeli macie dosyć młode cygaro, bądź cygaro, które jest mocno smolaste, że tak to nazwę, to ten ogień, który bucha przy przedmuchaniu, jest taki potężny, w tym przypadku był maluteńki, więc mam naprawdę fajną sztukę. Zresztą celofan, w której ta sztuka była, a trzymam cygara w celofanie, w humidorze oczywiście, jeżeli celofan posiadają, również trzymam cygara w tubie. Telefon był delikatnie żółtawy, więc wiem, że no, na pewno nie był to świeżak i też zobaczyłem to przy tym ogniu. Postanowiłem też przedmuchać cygaro, gdyż zaczęło się w pewnym momencie robić nieco takie właśnie wytrawne zbyt mocno. Bardzo tutaj mocno wyszła ta pieprzność, także zaczęło się robić takie trochę, nazwijmy to smakowo, ciężkie, chociaż nadal wyczuwałem tutaj tę kawę, doszły też akcenty w drugiej tercji takiej czekolady nieco przypalonej, nieco też ziemistości, a także tej takiej korzenności, o której mówiłem już w pierwszej tercji, to gdzieś te smaki takie zaczęły się robić popielaste nieco, że tak to nazwę. Sprawdźmy, jak jest teraz. No nie, cygaro się zdecydowanie wygładziło. Pojawił się tutaj znowu delikatny ten taki akcent rodzynek. Łach, ale tu jest dymu. Również zacząłem... Och, jest naprawdę tutaj dużo dymu. Ale czego to ja dla was nie robię? Między innymi palę w tym oto pięknym pomieszczeniu i nagrywam oczywiście z wielką przyjemnością. Jest tutaj też taki akcent, który przypomina mi pewien smak taki z dzieciństwa, nazwijmy to. Smak, który próbowałem namierzyć w głowie praktycznie przez całą pierwszą tercję, bo on też tutaj się pojawiał. I powiem wam, chyba już wiem, co to jest. To jest taki tradycyjny, czekoladowy, taki delikatnie maślany, no bo to były takie ciężkie kremy, które pamiętam z tortów lat 90. I to jest właśnie taki maślano-czekoladowy krem na domowym torcie. W ogóle też faktura dymu jest taka bardzo kremowa, taka bardzo oblepiająca usta. Mam wręcz wrażenie, jakbym nieco zamoczył język w śmietance 30, natomiast nie ma tutaj takiej charakterystycznej dla niej słodyczy. W każdym razie muszę wam powiedzieć, że cygaro mnie no, dosyć mocno zaskakuje. Może nie wgniata w fotel, ale rzeczywiście jest tutaj jakaś różnorodność i pewna zmienność, natomiast w pewien sposób profil cygara cały czas pozostaje taki sam. No nic, moi drodzy, nie będę was już zanudzał dalej, można powiedzieć, tutaj jakimiś technikaliami czy opisami smaków, gdyż tutaj już w całości w drugiej tercji wyczerpałem, a w sumie to opis ją z drugą tercję, dlatego też czas przejść do tercji trzeciej i zarazem ostatniej, w której powiem wam, że CAO Pilon Corona jeńców nie bierze. Kompletnie nie bierze jeńców. Tercja ta jest bardzo wytrawna. Czuć tutaj taki miks dojrzałego tytoniu, ziemi, drewna takiego przypalonego, nieco też takiej przypalonej czekolady i generalnie bardzo takiej ciężkiej korzenności. Wszystkie słodkie nuty praktycznie wyparowały, ale cały czas czuję tę taką kremowość tej faktury dymu. Cały czas dym ten oblepia mi usta i w tercji trzeciej oblepia mi go naprawdę tak mocno usta, jakby nie tylko wetknął język w śmietankę 30, ale generalnie wlał ją sobie do ust. No,
Ale to uczucie, to takie wrażenie jest naprawdę niezwykłe i bardzo przypomina mi degustację Ojad Nicaragua z serii Antano. Tam również jest taka właśnie ta dziwna faktura dymu, taka bardzo kremowa, zaskakująca, ale przy tym bardzo fajna. Cygaro, jak widzicie, spala mi się też teraz jak paragraf, tak krzywo można powiedzieć. Ten żar zaczął gdzieś tutaj uciekać na boki. Cygaro też produkuje cały czas ogromne ilości białego dymu. Mam cały czas otwarte okno, ale powiem wam, że to ciepłe powietrze ze środka jakoś nie chce wylatywać za bardzo z tym dymem. Jest go tutaj naprawdę sporo w powietrzu, więc jeżeli będziecie palili to cygaro w pomieszczeniu zamkniętym, to uważajcie, bo mimo formatu to cygaro produkuje kłęby, ale to kłęby dymu. No jestem tutaj po prostu jak we mgle i trochę mnie też ten dym szczypie w oczy, dlatego też będę się streszczał tutaj z podsumowaniem, co by się nie załzawić. Co mogę wam powiedzieć o Siero Pilon Corona? Jest to naprawdę solidne cygaro, jeżeli idzie o intensywność smaków, tych takich smaków wytrawnych, mieszających się w pewnym momencie, bo w tercji pierwszej i drugiej, z tymi takimi słodkimi smakami. W tercji trzeciej znów jest no, dosyć duże uderzenie wytrawności, a w sumie to wręcz jej dominacja tutaj. Cygaro to przeszło od takiej średniej wyczuwalności smaków, rzekłbym, do pełnej. Moc jest średnia do pełnej. Jadłem kolację jakieś półtorej godziny temu, więc jakoś jej tutaj nie odczuwam, ale powiem wam, że tak minimalnie zaczynają mi drętwieć końcówki palców, tutaj moje paliczki, te opuszki nawet w sumie, więc możliwe, że jest to nikotyna albo po prostu to zimno, które tutaj wpada do tego pomieszczenia. Jeżeli miałbym ocenić to cygaro, trochę tutaj jest za mało na tę piątkę, ale dam mu takie 4 z naprawdę dużym plusem. Cygaro to na tę chwilę kosztuje w zaokrągleniu 36 zł za sztukę i jest to cena, którą za to cygaro warto zapłacić. Na pewno nie do końca mogę polecić je ze względu na tę intensywność momentami tej wytrawności, tej siemistości, tej takiej kawy, generalnie też takich trochę popielastych nut. Nie mogę go do końca polecić początkującym, natomiast jeżeli chcecie do niego przysiąść, zjedzcie większy posiłek i sparujcie to z kakao, takim porządnym, prawdziwym kakao, nie jakimś napojem kakaowym, bądź z mocną czarną kawą. Myślę, że to cygaro będzie się komponowało świetnie. Z żadnym doświadczonym miłośnikom cygar znowu nie muszę tego polecać, gdyż po prostu wiem, że palicie to cygaro, zresztą widzę to dosyć mocno w cygarowych grupach. Tym samym no, nie potrzebujecie tutaj mojej żadnej rekomendacji. Więc tak kupować, tak cygaro warte grzechu i warte zakupu większej liczby sztuk. Też wkrótce na pewno jeszcze coś zakupię, ale będę kupował na pewno już tutaj format Robusto, którego jestem równie mocno ciekaw. Tamten jest ponoć jeszcze intensywniejszy i jest najpełniejszy zarazem ze wszystkich formatów w całej tej linii. Tak więc tyle ode mnie. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Oczywiście przypomnę wam o subach, łapkach, komentarzach, co fajnie wpływa na zasięg tego kanału i zarazem jego rozwój. Zapraszam was też na mojego bloga, czyli smoking.pl. No i oczywiście zapraszam was do kolejnych moich wideorecenzji. Przełożę sobie teraz cygaro do drugiej dłoni. Recenzował dla was wasz ulubiony cygarowy vloger. Na razie. Hops.